Cześć wszystkim z tej strony Matranus i witam Was bardzo serdecznie. Cześć wszystkim z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w raporcie zalubiona online. Raport nie będzie taki typowy, jak to zwykłem robić wcześniej, gdzie opowiadałem o tym, co robiłem przez ten cały czas, kiedy nie nagrywałem filmów itd. Wręcz przeciwnie, będę opowiadał o tym, jak nic nie robiłem. I jak wyglądała cała sprawa z moim zbanowanym kątem? W jaki sposób to w ogóle wszystko się tam pogryzło? Dlaczego trwało to tak długo? Dlaczego nie nagrywałem ostatnio materiałów? Więc, jeżeli macie ochotę, to możecie tego posłuchać. Nie wiem, czy będę tutaj cokolwiek więcej pokazywał. Także możecie to sobie włączyć raczej w postaci takiego audiologa, który gdzieś tam w tle również będzie miał muzyczkę zalbiona. Więc, ee, dla osób, które wiedzą, 12. Ee, 12. No, 12 zostałem po prostu zbanowany za gold selling. Była to akcja, która no pewnie była po prostu umyślna. Ktoś bił się na moje konto. Nie wiem, czy w ogóle z mojego konta zostało coś wykradzione. Znaczy, no, wiem na pewno, że złoto zostało wykradzione, ale nie wiem, czy jakiekolwiek inne przedmioty. To jest set, z którym biegałem na zbieractwo poziomowe, ponieważ farmiłem zbieractwo tak żeby mieć po prostu wyższy poziom, móc używać lepszych narzędzi i praktycznie udało mi się to zrobić tamtego dnia, którego znaczy ostatniego dnia mojej gry potem zostałem zbanowany natomiast jak możecie zobaczyć ktoś wziął i przetransferował znaczy no oczywiście mam tutaj 13,5 tysiąca golda, to jest gold tylko i wyłącznie od was za wasze reflinki, bardzo serdecznie wam muszę podziękować za to że no, z tego co ostatnio widziałem chyba 20 osób zakupiło sobie coś z moich reflinków, to jest bardzo miłe dzięki naprawdę serdeczne, bo to jest praktycznie jedyna rzecz, jaką dostaję w zamian w chwili obecnej, przynajmniej za, za tworzenie tych wszystkich materiałów na youtube, a zwłaszcza tych o albionie, ponieważ no, nie zarabiam nic na youtube jeszcze i pewnie długo tak pozostanie. Dlatego bardzo wam dziękuję, ponieważ ten gold prawdopodobnie umożliwi mi bardzo szybkie wykupienie sobie premki, ale jak widzicie, ktoś przetransferował moje złoto po mniej więcej chyba podobnych cenach, jeżeli chodzi o Srebro i prawdopodobnie nie chciało mu się ruszyć. Przebywałem, kiedy zostałem zbanowany właśnie tutaj na Steep Cross koło Bridge Watch. Nie wiem, czy komuś po prostu z Chińczyków, którzy mnie znaczy zhakowali, ponieważ dowiedziałem się, że to chińskie IP wchodziło tutaj w grę. Zostałem zhakowany i po prostu ktoś zaczął spamować, że sprzedaje złoto dla innych osób, które stały w tamtym miejscu i po prostu tam zostałem zbanowany czy w jakikolwiek inny sposób. Dlatego tak naprawdę bardzo się cieszę, że akurat przebywałem w tym miejscu, ponieważ nie wiem, być może jest to po prostu prezent od deweloperów, być może jest to e, błąd. Nawet sobie nie zdaję w tym momencie sprawy, ale po prostu po, po tym, jak zostałem schakowany, mam 2,5 tysiąca srebra zamiast moich 14 tysięcy złota, e, to jest te 13,5 tysięcy złota, które mam tutaj teraz, to jest złoto, które dostałem z reflinków. Jeszcze raz powtarzam i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za nie. E, teraz tak. E, jak to wszystko się stało? Dlaczego zostałem zhakowany? W jaki sposób w ogóle zostałem zhakowany? Więc moja teoria brzmi tak, że dane wyciekły i oni, znaczy jak gdyby hakerzy, ci którzy dokonywali ataków, mają nasze dane dotyczące naszych haseł. Dlatego kazałem Wam je zmienić, dlatego prosiłem Was o to, żebyście mieli zupełnie inne hasła niż macie te na swoje na przykład skrzynki mailowe oraz żebyście zabezpieczyli swojego maila nawet dwukrotnie czy trzykrotnie. Um, Dlatego, że moim zdaniem jest to akurat bardzo dobre, jeżeli komukolwiek zdarzyło się właśnie, że został zbanowany za gold selling, a tak naprawdę nic nie zrobił, to po prostu pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest napisanie do supportu, ale bycie bardzo cierpliwym. Ja napisałem dwie wiadomości, ponieważ najpierw zauważyłem, znaczy, napisałem wiadomość po prostu po polsku. Że ktoś włamał się na moje konto, że jestem trochę przestraszony, że zaczynam zmieniać sobie właśnie konta, znaczy hasła na innych, jak gdyby, tam rzeczach, na przykład na PayPalu czy coś w tym stylu. Zresztą też należy to zrobić po takim włamaniu. No i oczywiście zaczynam sprawdzać mój komputer pod względem jakiegoś tam nielegalnego programowania w stylu tam ha haktule i tak i dalej. Dlatego e, zacząłem to robić i w pewnym momencie. E, Skapnąłem się, że przecież na stronie Albionia, tam na której składa się jak gdyby te wszystkie e, posty, wyświetla się wiadomość, w której to e, jest pokazane po prostu czy też napisane, że support działa tylko i wyłącznie w języku angielskim. No więc szybko naprawiłem swój błąd, zacząłem pisać wiadomość po angielsku. No ale po wysłaniu tej wiadomości okazało się, że mam odpowiedź na tym polskim temacie. Kiedy znowu zacząłem odpisywać na tym polskim temacie, co się stało? po polsku, no bo skoro odpisują mi po polsku, to chyba jednak działa po polsku. To wtedy na tym angielskim stwierdzili, że już mamy to zawiadomienie. Prosimy nie spamować. Na dodatek system w tym momencie aktualnie, kiedy ja to robiłem, był w czasie ataku DDoS i moja pierwsza wiadomość ta po polsku została wysłana 7 razy. Zostało wysłane 7 razy to samo. Ja się oczywiście złapałam za głowę. Z drugiej strony deweloperzy nie wiem, co tam sobie pomyśleli o mnie, pewnie, że spamuje, albo że panikuje. No nie było tak, czekałem wręcz przeciwnie na odpowiedź. Zacząłem raz odpisywać na jedno, raz na drugie. W końcu jeden z gości z supportu odpowiedział, że jest wszystko zamykane w jednym temacie i radzi mi pozmieniać hasło na, na jakieś tam konta w banku i tak dalej, i tak dalej. I oni za, zamykają moje konto, także je tam zbanują na chwilę obecną. No to dobra, no to konto zostało zbanowane i tak dalej. No i przez następne trzy dni czekałem na jakąkolwiek odpowiedź w sprawie właśnie tego zbanowanego konta. Myślałem, że. Odpowiedzą mi na jakiś tam rodzaj maila wiadomości, którą do nich napisałem. E, wybaczcie. E, natomiast tak się nie stało. Nie odpisywali do mnie przez około 3 dni. E, musiałem napisać nowy formularz, jak gdyby zlecenie, czy też wiadomość do nich. I czekałem kolejne 3 dni. E, w, po około 7, chyba, dniach dostałem wiadomość. Wiadomość, w której wszystkie te moje posty, w których upominałem ich też, tak, no, może by w końcu jakaś odpowiedź w sprawie mojej sprawy, i tak dalej, i tak dalej, dostałem odpowiedź od jednego z gości e, ze supportu, który po prostu wziął i, e, no, olał mnie totalnie. Poczułem się totalnie olany, naprawdę, było to bardzo nieprzyjemne zjawisko. E, napisał mi tam po prostu podpunkt czwarty, 4, numer 6 dokładnie, chyba z umowy z klientem, w której to klient. Bierze i jest, jak gdyby, pozbawiony możliwości handlu oraz jakiegokolwiek zarobku związanego ze sprzedażą złota posiadanego w grze, czyli tej waluty premium, oraz jakiegoś tam wymieniania stron trzecich, strata, tata, strata, Mianowicie pod koniec tej wiadomości była jeszcze jedna dodatkowa notka, napisana już chyba przez gościa. Eee, ban dotyczący Twojego konta jest permanentny. No i co? Eee, sprawa natomiast zaczęła. Idź dalej. Ludzie, którymi gram w gildii, moi znajomi oraz przyjaciele, zaczęli myśleć o tym, żeby po prostu złożyć taki masowy pozew, żeby wysłać kilkanaście wiadomości z moim tym. Jednak ja ich uspokoiłem, powiedziałem ich, że tam spokojnie, jeszcze nie, jeszcze raz napiszę do supportu, na spokojnie całą informację opiszę, żeby mieli po prostu jasność, tak, co się stało, że wcale nie jestem temu winny i tak dalej, tak dalej. Jednak wtedy, Frankol, bardzo ci dziękuję. Napisał do mnie, jest to jeden z moich widzów. Napisał do mnie w komentarzu, że rozmawiał już w mojej sprawie. O nic go nie prosiłem, bardzo mu za to dziękuję. Rozmawiał w mojej sprawie z jednym z ludzi na Discordzie. Był to jeden z deweloperów albo jeden z gości z supportu, któremu tak naprawdę zależy i miałem napisać wiadomość o konkretnym tytule, co aktualnie wypaliło. Wypaliło i faktycznie sprawa była tego samego jeszcze dnia jak gdyby rozstrzygana. Mianowicie dostałem wiadomość. Oczywiście wiadomo, że w tej wiadomości opisałem, że no kilka dni temu złożyłem wiadomość o tym, że zostałem obrabowiany, prawdopodobnie, że zostałem zbanowany, chociaż nic tak naprawdę złego nie zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co tak naprawdę miałem, było no oczywiście tam opisane, tak. Czyli całe to zajście, numer sprawy podałem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na dodatek dodałem jeszcze informację, że no, jestem tam z polecenia tutaj Frankola, piszę jeszcze raz. E, oraz dodatkowo e, chciałem tam wspomnieć o tym, że jestem youtuberem. Czyli po prostu wspomniałem, że mam kanał na YouTubie, że, żeby udowodnić moją niewinność po prostu. Już napisałem, że mam około tysiąca osób, które mnie oglądają dzięki ludziska. Że posiadam około 50 materiałów z Albiona dotyczących mechaniki, że mam mnóstwo reflinków, które aktualnie mi wskoczyły, także też bardzo fajnie. I dostałem dosyć szybką odpowiedź. Szybką odpowiedź, w której to miałem podać, chyba po pierwsze, miałem sobie pozmieniać jakiekolwiek hasła na maila, co już dawno zrobiłem około tygodnia temu. Ponieważ faktycznie oni musieli się dostać poprzez złamanie mojego hasła na mail. Moje hasło na mail, uwaga, było inne niż w Albionie, a i tak zostało złamane. Przyznam, że było podobne, ale było inne. Uwaga, czyli to nie są goście, którzy tam są jakimiś, nie wiem, typowymi Chińczykami z Miską Ryżu, tylko to są naprawdę niezłe cwaniaki, żeby się włamać. I. Drugą rzeczą, jaka miała zostać zrobiona przeze mnie, było wysłanie jakiegoś dowodu na to, że to ja zakupiłem sobie Albiona, znalazłem gdzieś tam maila z ulepszeniem do pakietu heroicznego. Co wysłałem i co oczywiście udało się potwierdziło wszystkie moje te rzeczy. Na dodatek jeszcze musiałem wysłać zdjęcie mojego dowodu osobistego. Zrobiłem to. I przyznam, że tutaj jestem troszeczkę sceptycznie nastawiony co do tego całego wysyłania. Chociaż, no, wiadomo, już miałem też takie sytuacje, na przykład z Blizzardem, kiedy to musiałam również wysłać tego typu rzeczy, czyli jakiegoś tam rodzaju, właśnie dowód, czy tam dokument potwierdzający moją tożsamość. Ja to doskonale rozumiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, w jaki sposób to działa. Trzeba potwierdzić to, że kim jesteśmy faktycznie, tym jesteśmy, a nie tylko i wyłącznie osobą, która gdzieś tam. Jakoś, coś tam się doczłapała do naszego maila i z niego pisze. Także to akurat jest wiadome. Co jeszcze? Aha, i wtedy zostałem poproszony o to, żebym po prostu poczekał na zweryfikowanie tych wszystkich danych następnego wieczora, ponieważ no wiadomo, niestety, ostatnio mam tylko i wyłącznie czas, żeby wieczorem sobie usiąść na chwilę do komputera. Dostałem wiadomość, wiadomość zwrotną, wiadomość zwrotna. To była, że faktycznie wszystko się zgadza, jest ok, będziemy brali i no, kontynuowali jak gdyby tą Twoją weryfikację, następnym krokiem jest jak gdyby to, że my teraz odbanujemy Twoje konto na naszej stronie internetowej, jeszcze nie w grze, i tam masz za zadanie sobie zmienić hasło i kiedy to już zrobisz, jeszcze raz zmienisz hasło, bo już zmieniłem je też trzy razy, zanim zblokowali mi konto na Albionie, na stronie Albiona. To wtedy oczywiście odblokujemy Ci dostęp do gry. Więc zrobiłem to wczoraj wieczorem, wysłałem potwierdzenie, poszedłem spać i dzisiaj faktycznie dostałem wiadomość, iż moje konto zostało odblokowane. Na dodatek zapytałem się w tej wiadomości, czy jest jakakolwiek forma zwrotu za ukradzione rzeczy, za skradzione rzeczy, które zniknęły z mojego konta, ponieważ obawiam się, że prawdopodobnie zniknął gold. No jak się okazało, że nie zniknął gold, tylko po prostu zamienił się w srebro, no to byłem trochę zdziwiony, no ale dobra. Um, więc. Yy... W porządku, nawet. Myślę, że jest ok. Wiem, że wiadomo, nie każdemu zwróci się gold. Mi się wydaje po prostu, że gold sellerzy nie mieli gdzie upchnąć albo nie chciało im się jechać, ponieważ akcja była pewnie bardzo szybka. Dlatego nie chciałem się nawet przejechać tych dwóch lokacji do Bridge Watch czy tam gdziekolwiek indziej. E, I dlatego tylko i wyłącznie mam to srebro. Inaczej pewnie bym go nie miał. E, na dodatek jest to liczba, no, jak widzicie, dosyć niestandardowa. Powinienem mieć tutaj 0 i tutaj też 0. No wiadomo, że ten gold to mi wskoczył za reflinki, ale. No to to stanowczo nie powinno być w takiej ilości na moim koncie. Dlatego jestem szczęśliwy, że jednak Gold nie udało się tego upłynnić albo przenieść na inną postać, przetransferować tego wszystkiego. Więc akurat bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o, o skradziony sprzęt, nie mam zielonego pojęcia, czy cokolwiek zostało skradzione. Mam nadzieję, że nie. I wybaczcie mi teraz znowu na chwilę. Więc skończyłem na tym iż aha, był tam wszystko przez mapę. Tak, że nie chciałem się nawet przejechać. Bardzo dobrze. Tak naprawdę wątpię, żeby ktokolwiek z moich znajomych zdążył mi tutaj przesłać jakiegoś silwera. Zresztą nie da rady przesłać srebra e, poprzez system gry. Wybaczcie, jeszcze raz. <gry> Mój obiad właśnie się. <laughs> się przygotował. Ehm... I co dalej? Aha. E... No i wszystko w miarę jest w porządku, tak? Moje konto premium było, trwało przez ten czas, kiedy mnie nie było, więc nabiło mi się trochę punktów. Mój plan rozwoju dalej jest taki sam: żeby popróbować wszystkiego, czyli zrobić sobie wszystkie czwórki, do czego teraz dążę. Mam możliwość wydobywania wszystkich maców czwartego poziomu, nawet piątego poziomu, tych podstawowych. Hmm. Także to, to był właściwie plan, do którego dążyłem. Mam możliwość wytwarzania wszystkich przedmiotów czwartego poziomu, żeby móc się w każdym pobawić, każdym artefaktem, który gdzieś tam wpadnie mi w rękę, powiedzmy sobie szczerze, że. Przynajmniej moim zdaniem, bardzo ciekawie, z samego początku jest popróbować bardzo wielu różnych rzeczy, żeby potem czegoś nie zażałować. Na dodatek, kiedy pojawi się cokolwiek nowego w grze, czyli. Tak jak ostatnio chyba zostały zapowiedziane właściwie dzisiaj jakieś nowe update'y z nowymi przedmiotami, z nowymi artefaktami, które mogą pojawić się w grze. Uwaga, to nie jest pewniak, mogą się pojawić w grze i to nie teraz, tylko dopiero za kilka miesięcy. No to warto jednak jest mieć taką szeroką rozbieżność, żeby od razu móc sobie na przykład przeskoczyć na inny typ materiału, zrobić coś innego, spróbować innego stylu gry. Tak naprawdę Albion właśnie jest piękny pod tym względem, że nie będziemy ograniczeni w żadnym wypadku. Więc ja się bardzo cieszę. W końcu wróciłem do Albiona. Mogę w końcu zagrać, mogę w końcu e, no, pograć z moimi znajomymi, <gry> którzy pewnie już po prostu psioczą na mnie, że czemu ciągle Matranusa nie ma. E, I zdaję sobie doskonale z tego sprawę. E, na dodatek, tutaj jeszcze informacja dla wszystkich pozostałych osób i dotyczących moich pozostałych gier. Moja ilość czasu wcale się nie zmieniła. E, zostało mi odblokowane tylko i wyłącznie konto w Albionie, ale jak widzieliście. Przynajmniej osoby, które oglądają też różne inne materiały. Nie mam czasu na zrobienie żadnego materiału związanego z Total Warem, nie mam czasu na zrobienie żadnego materiału właśnie z Albionem jeszcze raz. I tak samo z Oxygen Not Included, który właśnie dzisiaj ma też dostać nowy update. Także będę się starał oczywiście nadrabiać, ale prawdopodobnie dopiero jutro albo w weekend, ponieważ no tydzień mam niestety bardzo, bardzo ciężki i. No, trudno jest mi po prostu pogodzić równocześnie wszystkie obowiązki razem jeszcze z przyjemnością, jaką sprawia mi nagrywanie filmików. Także cóż, ja się bardzo cieszę, bardzo fajnie, że udało mi się w końcu odblokować konto. Jeszcze raz dziękuję Ci, Frankol. Świetna sprawa naprawdę z tym, że poleciłeś mi wysłać jak gdyby te. Tą całą sprawę do konkretnego gościa. Bardzo profesjonalnie się tam no, wtedy zajęli. Naprawdę czuję się w końcu doceniony i w końcu po prostu szczęśliwy, dlatego właśnie, że mamy <laughs> mam możliwość znowu zagrania i bawienia się mechaniką, także wszystkie newsy będę się starał nadrabiać, ale jak wspomniałem dopiero wtedy, kiedy będę miał czas. Więc jeszcze raz wielkie serdeczne dzięki nie tylko i wyłącznie tobie, Frankol, ale również wszystkim osobom, które gdzieś tam mnie wsparły, i dzięki którym mam te złoto na reflinki, e, dzięki któremu już niedługo wykupię sobie premium prawdopodobnie, znowu na cały rok. A, już blisko było tego, teraz znowu prawie mam już nazbierane, więc no cóż, dzięki wam wielkie, serdeczne. E, i do usłyszenia już niedługo, w jakichś kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo. No więc to tyle. Cześć.